Cześć, witajcie. Dziś spotykamy się z Samsungiem Galaxy Z Flip 3. To drugi z tegorocznych składaków Samsunga. No i nie ukrywam, że ten, który kręci mnie troszeczkę mniej niż Galaxy Fold, którego wcześniej testowałem. W dobie poprawności politycznej nie powinienem tego mówić, ale moim zdaniem jest to typowo kobiecy smartfon. Kompaktowy, ale po rozłożeniu całkiem spory. Do tego można powiedzieć, że designerski. Może niekoniecznie w tej smutno-czarnej wersji kolorystycznej. Ten jest akurat w miarę męski, ale jest śliczny kolorek purpurowy, jest piękny beż, jest też zieleń. Także myślę, że panie sobie coś idealnie dopasują do swoich kreacji i z tego smartfonu bez wątpienia będą mogły uczynić również coś w rodzaju dodatku do ubioru. Jak już zapewne zauważyliście, tegoroczny flip przypomina ubiegłorocznego, ale oczywiście dostał znaczące usprawnienie w postaci większego wyświetlacza zewnętrznego. Ekran jest większy, jest czytelniejszy, daje się już za jego pomocą w miarę wygodnie wykadrować fotkę korzystając z tego podwójnego aparatu, który tu widzimy. Niemniej, no nadal chciałbym, żeby był większy. Drugi z ekranów, ten wewnętrzny, to 6,7-calowa matryca Dynamic AMOLED 2X. Ma ona podwyższoną częstotliwość odświeżania obrazu do 120 Hz, ma przyzwoitą rozdzielczość, świetnie prezentuje kolory, no ale niestety w jej połowie wciąż widzimy, a raczej przede wszystkim palcem wyczuwamy zauważalne zagięcie. W tym roku ekran doczekał się nowego materiału chroniącego go. Jest to specjalna, super twarda, jak producent zapewnia, folia ochronna, która niestety ma jeden feler. Elektryzuje się, przez co przyciąga drobinki kurzu z naszej kieszeni i dosyć szybko się brudzi. Na szczęście łatwo ją wyczyścić, ale niestety musimy robić to dosyć często. Szkoda, bo gdyby nie to, to większych zastrzeżeń pod adresem tego wyświetlacza raczej bym już nie miał. I mam też zastrzeżeń pod adresem ergonomii. Smartfon daje się złożyć i rozłożyć jedną dłonią. Przyciski obsługujące głośność oraz klawisz włącznika, w którym zintegrowano czytnik linii papilarnych, również trafiają nam elegancko pod palce. A skoro już wspomniałem o czytniku, to jest to klasyczny czytnik płytkowy. Na szczęście całkiem dobrze działający. Zawodzi jedynie wtedy, kiedy mamy lekko spocony, tudzież po prostu mokry palec. Alternatywnie dla czytnika linii papilarnych możemy używać układu rozpoznawania twarzy. No ale niestety jest to sposób nieco wolniejszy, bowiem żeby z tego skorzystać, musimy najpierw otworzyć telefon. Jak już wam powiedziałem, ten telefon kręci mnie trochę mniej niż Fold, ale przyznam, że również potrafi od siebie uzależnić. Wiecie, co jest w nim uzależniającego? Ano to, że możemy sobie rozmowę zakończyć w ten sposób. To naprawdę wciąga i to jest moim zdaniem jeden z najpoważniejszych atutów tego urządzenia. Możecie się śmiać, ale tak po prostu uważam. Ten telefon jest idealny do prowadzenia długich rozmów telefonicznych. Świetnie rozmawia się, trzymając go w ten sposób przy uchu. Jakość dźwięku jest naprawdę super. Mamy tu nawet głośniki stereo. Co prawda jest to stereo trochę nierówne, bo ten dolny głośnik gra mocniej niż głośnik w słuchawce. Niemniej brzmi to całkiem spoko, szczególnie, że jeszcze możemy sobie włączyć Dolby Atmos i skorzystać z korektora dźwięku. Niestety nie ma mini jacka. Jeżeli chodzi o funkcje komunikacyjne, absolutnie żadnych zastrzeżeń nie mam. GPS działa jak należy, 5G bez problemu, współpraca z akcesoriami Bluetooth również bezproblemowa. Płacenie za pomocą NFC jest trochę niewygodne, bowiem antenę umieszczono w tej części i albo musimy telefon przykładać do czytnika do góry nogami, w momencie, gdy mamy włączone płacenie tylko odblokowanym telefonem, albo właśnie skorzystać z nieco mniej bezpiecznej opcji płacenia telefonem zablokowanym, wtedy po prostu kładziemy go płasko na czytniku i już. W każdym razie ten drobiazg troszeczkę mnie irytuje i wymagał ode mnie zmiany przyzwyczajenia, no bo zwykle telefon przykładamy do czytników górną częścią obudowy. Zgadza się? Poprzedniego flipka krytykowano za to, że niby udaje flagowca, a jednak ma średniopółkowe wnętrze. W tym roku już nie ma takich rozterek, bo mamy flagowe bebechy. Snapdragon 888, do tego 8 giga RAM-u, ktoś tu będzie narzekał. No nie, rzeczywiście wydajność jest naprawdę super, co potwierdzają benchmarki, no ale benchmarki pokazały jeszcze coś innego. Pokazały to, że telefon co prawda nie jest super grzejnikiem, ale jednak dosyć szybko łapie w miarę wysoką temperaturę ocierającą się okolice 40 stopni. No i niestety wraz ze wzrostem tej temperatury spowalnia swą pracę. Co prawda w realnym życiu trochę ciężko to zasymulować, trochę ciężko odczuć ten efekt w taki drastyczny sposób, jak pokazują go stres testy benchmarkowe. Niemniej
zjawisko to występuje i nie można o nim nie wspomnieć. By było weselej, trzymanie mocno rozgrzanego flipa nie jest niczym strasznym, bo z reguły trzymamy smartfon za dolną połówkę, a rozgrzewa się ta górna. Na co będę narzekał? Oczywiście na brak możliwości rozszerzenia pamięci, która ma tu pojemność 128 GB. I niestety te 110, które realnie mamy do dyspozycji, będzie nam musiało wystarczyć. No cóż, a skoro już wspominam o slocie kart, to tylko dodam, że slot na karty jest pojedynczy. Zatem jeżeli chcecie korzystać z Dual SIM w tym smartfonie, no to niestety musicie skorzystać ze SIM jako drugiej karty. Pod względem fotograficznym Galaxy Z Flip 3 może się jawić z pozoru nieco rozczarowująco. Niby mamy tylko dwa aparaty z matrycami 12 megapikseli. Jeden z optyczną stabilizacją, a drugi szerokokątny. I wiecie co? Według mnie w takim smartfonie to wystarcza. Aparaty oferują naprawdę przyzwoitą jakość fotek. W dzień to w ogóle nie ma absolutnie na co narzekać. Najbardziej podoba mi się to, że zdjęcia szerokokątne i wykonywane podstawowym obiektywem nie różnią się specjalnie pod kątem odzwierciedlenia kolorów czy szczegółowości. W nocy różnice pomiędzy obiektywami już zauważymy, niemniej i zdjęcia nocne są całkiem przyzwoite i w zasadzie całkiem łatwo zrobić udany kadr nawet nocą, choć oczywiście warto tu korzystać z dedykowanego trybu nocnego wydłużającego czas otwarcia migawki. On się czasem włącza automatycznie, ale nie zawsze. Kiedy wymusimy tryb nocny, to możemy liczyć, że zdjęcia będą co najmniej na dobrym lub wręcz na bardzo dobrym poziomie. Podobnie wypada filmowanie. Ten smartfon nagrywa naprawdę porządne filmy i do tego oferuje dodatkową cyfrowo-optyczną stabilizację obrazu. Ograniczając nieco kadr, naprawdę wykonuje ona dobrą robotę i film wygląda doprawdy dobrze. Aparat do selfie jest już zdecydowanie skromniejszy, ale również daje się polubić. Można wykonywać zdjęcia o nieco poszerzonym kącie. Nie są to typowe szerokokątne fotki, niemniej możemy objąć nieco szerszy plan. No i możemy również w przednim aparacie skorzystać z rozmywania tła, które jest takie całkiem nawet w dodatku z dodatkowymi efektami, podobnie zresztą jak w aparacie tylnym. Bardzo fajną cechą flipa jest również to, że może on być swym własnym statywem. Chcemy sobie zrobić zdjęcie, stawiamy telefon w ten sposób i korzystamy z samowyzwalacza albo z wyzwalania migawki gestem. A jeśli zechcecie strzyć fotkę wygwieżdżonego nieba, no to ustawiacie telefon mniej więcej w takiej pozycji, no i cyk, bocznym klawiszem wyzwalacie fotkę z długim czasem otwarcia migawki. Z normalnym, klasycznym smartfonem no tak nie zrobicie. Na koniec zostało jeszcze kilka słów na temat akumulatora. Bateria z racji budowy telefonu jest tu stosunkowo mała, 3300 mAh. No i za bardzo nie ma tu czego chwalić, bo siłą rzeczy osiągi tego akumulatora nie będą powalające. Od rana do wieczora wytrzyma, nie będę was oszukiwał, że nie. Natomiast dobrym zwyczajem, który ja na przykład sobie wyrobiłem, jest odkładanie go na całą noc na ładowarkę indukcyjną. Oczywiście indukcja jest, oczywiście jest ładowanie zwrotne i oczywiście nie ma ładowarki w opakowaniu, co moim zdaniem jest ponurym żartem w przypadku smartfonu kosztującego ponad 4000 zł. Nie pochwalę również prędkości ładowania, bowiem maksymalnie ten smartfon ładuje się z mocą 15 W. To który mamy rok, drogi Samsungu? I w sumie chyba akumulator uważam za najsłabsze, dosłownie mówiąc, ogniwo tego urządzenia. Bo reszta naprawdę może się podobać i tak jak powiedziałem, jest to telefon, który nawet trochę od siebie może uzależnić. Galaxy Z Flip 3 został wyceniony na 4800 zł. Jak na smartfon składany, to w sumie stosunkowo niewiele, chociaż cena, no powiedzmy, i tak dla większości z nas jest zawrotna. Niemniej, jeśli chcecie sobie kupić telefon niestandardowy, mały, a jednocześnie duży, z flagowym wnętrzem, przyzwoitymi aparatami fotograficznymi, z dobrymi głośnikami stereo i zapewniającego świetną jakość połączeń i całkiem przyzwoity komfort obsługi, to możecie zdecydować się na flipa. Po stronie mankamentów tego telefonu, no to tak jak już słyszeliście, wymienię akumulator. Można trochę ponarzekać na ten throttling, który pokazują benchmarki, ale który nie do końca jest odczuwalny w realnym użytkowaniu tego telefonu. Można narzekać na brak mini jacka i na brak możliwości rozbudowy pamięci, której, przypomnę, w nadmiarze nie ma, bo mamy 110 giga. Nie musicie się natomiast, zapewniam was, obawiać o trwałość tego urządzenia. Tegoroczne składane smartfony Samsunga mają wodoszczelne obudowy, a już wcześniej zdążyłem się przekonać, że mają również bardzo solidne i trwałe zawiasy, a i te elastyczne ekrany nie są aż tak delikatne, jakimi się wydają. Używam tego telefonu już naprawdę dosyć długo, a on wciąż wygląda
i pracuje. Słyszycie to? Jak nowy. Zatem jeśli tylko Was na niego stać, jeśli tylko Wam się spodobał, to ja go Wam wcale nie będę odradzał, a wręcz przeciwnie. Kupcie go sobie. I to by było na tyle z naszego spotkania z Galaxy Z Flip 3. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie i zapraszam na kolejne filmy. Do zobaczenia, cześć!